Kochani, witam was bardzo serdecznie. W kolejnej części przygód Harry'ego Pottera mamy Harry Potter i Zakon Feniksa. Grę mamy po polsku, z podciągniętą grafiką, do Full HD, żeby nie było. I my sobie robimy pusty, bo ja tutaj próbowałam. I teraz tak, poziom trudności musi być łatwy. Napisy wam włączę, autozapis włączę. Co do grafiki, nic tutaj niestety nie możemy zmieniać, bo nam się gra nie wczyta. W ogóle przeskakuje mi na pulpit czasami. Dalej. No, lecimy. Dementorzy w Little Winging? Niezły cios, wielki D! To na razie! No to do jutra! Okej. Znowu daliście wycisk słabszemu? Przynajmniej nie krzyczę przez sen. Zostaw Cedrika, buuu! Ale o czym ty mówisz? Hej! Jaki Dudley w ogóle, ale jest w ogóle, mają ciuchy takie jak w filmie. Super. Co robisz? Nic nie robię! O nie! Zrób coś! Expecto Patronum! Ale Expecto Patronum to w ogóle Harry się uczył dużo później, bo w szkole, a tutaj pani Fikik uratowała, także już mamy pewne niestety niezgodności. Expecto Patronum! Potter gu Potter. Że co zagrożenie dla czarodziejów? To była samoobrona! Witaj, Harry. Więc zakonowi udało się bezpiecznie ciebie sprowadzić. Jak tylko się spakował. To na razie, Harry. Tak, dzięki, Tonks. Harry ma jakąś łysinę na głowie w ogóle, jak się odwrócił. Witam na Grimald Place numer 12, w siedzibie Zakonu Feniksa. Witam. Jakiego zakonu? To tajne stowarzyszenie tych, którzy walczyli z Voldemortem. Oprowadzę cię. Co porabiałeś? Nic nie robiłem. To wy się dobrze bawiliście w siedzibie zakonu. Okej. Nic nadzwyczajnego. Głównie pomagamy mamie sprzątać. Pani Weasley lubi, gdy jest czysto. Pomógłbyś mi? Mam przesunąć wszystko pod ścianę, żeby mama mogła posprzątać podłogę. W porządku, Harry. Już nie jesteś u Dursleyów. Możesz używać magii. Polecam ci Axio i Depulso. Przydatne, ale jeszcze tego nie umiem. Rób to, co ja. Najpierw poćwiczmy Axio. Wykorzystam to krzesło, żeby pokazać jak. Najpierw musisz wycelować w krzesło. Następnie ruszaj różdżką jak ja i powiedz Axio. Axio. Coś takiego, dobra. No i? Chyba mi to nie idzie. Ci się. No. Ruszaj różdżką ostrożnie. No robię. Akcja! Aha, dobra. Harry. Wspaniale! Teraz tylko pokaż jeszcze raz Ginny. No, ale to miało być pod ścianę, a my to rozwalamy. To powinno pomóc. Może zdążę przed podwieczorkiem. No, ale to niszczymy te rzeczy. Do przyciągania obiektów, do odpychania użyj Depulso. Wyceluj różdżką, zrób tak i powiedz Depulso. Mhm. Depulso! Okej. Depulso! Świetna robota, Harry. Spróbuj następny. To było świetne, Harry. Teraz rozprawmy się z ostatnim. Więc mamy przenieść wszystkie przedmioty z tego miejsca tam? Zgadza się.
Aha. No te w ogóle są przeprzodem chyba stanąć, nie? Oj, to chyba nie za bardzo. Syriusz, odsuniesz się? Tak. No co mi Ginny kradniesz? No, i zrobione, nie? Tak czy nie? Dzięki. Okej. Może mama przestanie gderać. A jak ty się odzywasz? Widziałaś Rona lub Hermione? Mama zagoniła wszystkich do pracy. Gdzieś tu muszą być. Znajdźmy ich. Na razie, Ginny. Pa! Jak wakacje? A jaka Hermiona? Fajniej niż ja. Nawet. Fajna. Dumbledore zabronił nam pisać. Uznał, że tak będzie lepiej. Wściekł się, gdy usłyszał o dementorach. Gdybym nie był uziemiony u Dursleyów, może to by się nie stało. Hermiono, tobie Molly też wymyśliła jakąś pracę? Mam to naprawić. Wszyscy ci pomożemy. Okay. Do tego zadania przyda się reparo. Patrz i ucz się. Celuj w tę zepsutą rzecz. I poruszasz różdżką jak ja i mówisz reparo. Okej. Okay. Reparo. Matka, jak mi da ręka, no to śmiesznie. Reparo! Świetnie! Naprawmy kolejną rzecz. Dobrze! Ta dziura wygląda lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Ta dziura. Posprzątajmy tutaj, zanim Molly zacznie zrzędzić. Aha, widzę, że wszyscy tutaj w ogóle... Dobra, idę na razie naprawiać. A, tutaj też trzeba to wszystko naprawić, nie? Zrobiłam. Harry, halo? Weź ty się ogarnij. Dobra, tu jest czysto. Zostaw te krzesła, synu. O Boże, jak się dziwnie nim chodzi. Tutaj jeszcze trzeba o, tu. Wszystko... Ojej, Harry. Jak my tak będziemy grać, to ja nie wiem... Jeśli coś będzie złego działo, to już to widzę. Tutaj było coś jeszcze rozwalone. O! Reparo! Ależ tu bałagan! Może stworek nie daje rady? Stworek nie pozwoli nikomu plugawić domu ukochanej pani. Kto to jest stworek? Kiepska wersja skrzata. Twoi przyjaciele czekają. Znajdźmy ich. Co z tymi dementorami? Tam miałeś być bezpieczny. Mogę? O, lista zaklęć. Dobrze, spoko. Że Lupin nauczył cię expecto patronum. Tak, dobrze wylecieć z Hogwartu za obronę przed pocałunkiem dementora. Wkrótce znów będziesz w Hogwarcie. Jeśli skończę się pakować w tym stuleciu. Ale Lupin go nauczył dopiero jak byli w szkole. Wingardium Leviosa. Zaklęcie do podnoszenia. No. Patrzcie uważnie. Patrzymy. Celuj różdżką w ubrania i potem ruszaj nią tak jak ja. We mnie w przeciwną? Aha, tak. Wingardium Leviosa. Ładnie. Teraz, gdy ubrania są w powietrzu, możemy nimi dowolnie poruszać. Leviosa, a nie Leviosa. Ubrania do kufra, przerwij zaklęcie. Okej. Okay. Wingardium Leviosa! To jest to! Niedługo będziemy mieć to z głowy! Oj, chyba nie trafiłam, co? Nigdy się nie poddawaj, Harry. A jak mam... aha... myszką, ojej... Wspaniale! Świetna. No to wszystko, ja wam będę tutaj pakować. Dobre zaklęcie. Dawaj, Ron. Ty też musisz, a nie tylko ja. Masz to. Dobra, teraz spakujmy pozostałe rzeczy. Dobra, to idę tutaj. Okej. Okay. Co już? Dzięki. Z
Skąd okay. się tyle tego bierze? Wingardium Leviosa. Przydatne przy przesuwaniu rzeczy i do trzymania skarpetek Rona w bezpiecznej odległości. Okej. Okay. Hermiona wyczytała, że nie mogą cię wyrzucić. Jasne. A co w ogóle robili tam dementorzy? To bardzo dobre pytanie. Muszę iść na spotkanie zakonu. Zostań i pogadaj z przyjaciółmi, Harry. Ciekawe, czy jest to ważne spotkanie. Znajdźmy resztę. Jak w Simsach to w ogóle. A, podsłuchują mnie. Dobry wieczór. Wszyscy na pana czekają, są tam. On tutaj był? To Dumbledore. No wow. Myślisz o tym, co ja? Oni te ucho będą spuszczać na lince, nie? Aha, no. Aha, w ten sposób, bo to tam było na lince. Możemy w filmie. Użyć pelerynki niewidki. Ale nadal będzie trudno porządnie pilnować. Wiesz, jaką wagę przywiązuje do tego Voldemort. Musi co być w jakiś sposób. Voldemort poszukuje jakiejś broni. Może to coś, co zabija wiele osób naraz. Ś. Koniec spotkania. Szybko do łóżek, zanim mama nas złapie. Myślę, że to mamy, cokolwiek to jest. No. No. Prawie jestem. Już prawie... Jestem, Harry! Sala 10? Cały Wizengamot? W sprawie użycia magii przez nieletniego. Cisza, cisza! Kto jest za uznaniem winy? Chciałbym także powitać nową nauczycielkę obrony przed czarną magią, profesor Dolores Umbridge, która... Dziękuję, dyrektorze. Minister magii zawsze uważał, że edukacja ma zasadnicze znaczenie. Sprzeciwia się nieuzasadnionemu postępowi. To znajoma Knota. Była na przesłuchaniu. Między nowym i starym. Musimy zachować stek bzdur. Wśród tych bzdur ważne rzeczy. Praktyk, które powinny być zabrane. Dziękuję, profesor Umbridge. Wam wszystkim i nowym uczniom. Witam w Hogwarcie. Ciekawe, jak tutaj jest ogólnie, bo w to ja chyba nie grałam, nawet jak byłam mała, w ten Zakon Feniksa. Co tu się zbiera i tak dalej. Jezus, uwielbiam ten soundtrack, słuchaj, tą nutę. Ron, gratuluję zostania prefektem. Nigdy bym się nie spodziewał. Myślałem, że to będziesz ty. Nie, za dużo ze mną kłopotów. Pewnie masz rację. No dobra, lepiej chodźmy do salonu. Do salonu? Cześć, Harry! Cześć. Zauważyliście, że nie ma Hagrida? Chyba robi coś dla zakonu. Trochę ciszej. Cicho, George, bo zabierze nam punkty. Tak czy inaczej, jeśli się nie pospieszysz, zostaniesz Hermiony w złym nastroju. Co możemy zrobić? Oj, nie grzeszy inteligencją. Przysięgam uroczyście, że nie grzeszy. A tak, mapa Hunsfotów. Dobrze, jestem po cięciu. I co? Przysięgam uroczyście, że knuję coś złego. Tak. Wejście na dziedziniec. Biblioteka, chatka Hagrida, czwarte piętro. Drugie piętro odkryto 100%. 0%, Boże. Matko, dużo tego jest. No dobra, no i co dalej? Jak to z tego wyjść? Ten przycisk nie działa, więc nie wiem, jak z tego się wychodzi.
No i? Koniec psot. Lepiej iść na górę. Hermiona nie będzie zadowolona, jeśli się spóźnisz. Dobra, podążaj za śladami stóp do miejsca docelowego. A tutaj coś można zrobić z tym na przykład? Wingardium Leviosa! No ale chciałam, żebyś poszedł do tyłu. Zebrano 10, pozostało 60. O! Jęcząca! Marta! Dokonałeś jakiegoś odkrycia? Marta! Tak, znalazłem coś. Na tym polegają odkrycia. W Hogwarcie można odkryć mnóstwo rzeczy. Trzeba tylko szukać. Z naszym fartem znajdziemy nową komnatę tajemnic. Tym razem z pająkami. Nie pająkami, ale rzeczami, których inni nie widzą. To jest inna komnata? Nie komnata, a pokój. Znalazłam ją, jak chowałam kiwrota. Kto go odkryje, ten znajdzie wewnątrz specjalne, tajemnicze rzeczy. Świetnie! Gdzie jest ten pokój nagród? O tak! Zapytaj Martę! Marta wszystko ci powie! To tajemnica! I sam musisz ją odkryć. Dobra! Wiecie co, on trochę dziwnie chodzi, ja daję strzałkę do tyłu, a on, wiecie co, ja nie wiem. Kamery się w ogóle nie da ten. Wingardium Leviosa! Snape! Co z tą miotłą na przykład? Dobra, Jezu, nie wiem jak się z nim chodzi, dziwnie trochę. Dobra, idziemy za tymi stópkami, nie? No ale czemu oni mnie wyzywają w ogóle? Jak ta drzwi otwierała kisne? Sala wyjściowa, no tak. Boże, tu się nie da rozglądać, myszko. To jest głupsze od dwóch pukonów latających na wstecznym. Gryfoni grający w Quidditcha. Dobra, japa tam. Gdzie te stópki? Tu. Cześć, Harry. O! Cześć, co? Pomyślałam, że się przywitam. Miło spędziłeś wakacje? To znaczy, poza przesłuchaniem i groźbą wylania. To odznaka tajfunów? Chyba im nie kibicujesz. Kibicuję. Na razie, Harry. Gruba dama. Wszyscy zaczęli ich popierać, jak wygrali Mistrzostwa Ligi. Chodźmy do salonu. Lepiej, żeby Hermiona za długo nie czekała. Dobra, co ta Hermiona? Boże, jak ja nie umiem iść tutaj w ogóle. Czekaj, Harry, bo ja to bym w ogóle fajnie, jakbyś na padzie chodził albo cokolwiek, ale nie, nie działa. Niestety. Jezu, jak bym szybko... A co to jest? Mogę coś z tym zrobić? Nie, ale świeci się. No to ciekawe. Co to jest? Zakaz przejścia, czy co? Matko, to gdzie ten nasz pokój? Jest to pokój gryfonów, a nie żaden salon, co on to? Matko, tak wysoko? To by było... Tak. Hasło? Ja nie jeszcze wiem. Nie znam. Kaput drakoni? Myślałem, że ty znasz. To jedyne, jakie kojarzę z tej gry. Tak. To było coś jak... Wiesz... Coś... Nie pamiętam. Mnóstwo nam mówili. Ten, co super. Tam chodzi. To jak będziemy? Bez hasła nie wpuszczam. No właśnie. Jasne, chodźmy. Znajdźmy jeszcze kogoś z Gryffindoru i zapytajmy o hasło. Pewnie, tak będę łazić, bo wy nic nie wiecie.
szkoły, żeście przyszli i co? Oj. A co tutaj nie ma? Schodów? Nazwał mnie grubą damą. No ale ty jesteś grubą damą. Jestem damą, ale z niego żaden dżentelmen. Kto cię tak wyzywał, kochany? Może spaść? Chyba nie. Mogę nie. No. Nie chcę iść. Coś takiego. Przecież w głowie kręci się od tych schodów. Ogólnie rzecz biorąc. Matko, ile tu tego jest. Nie wiem, czy te schody się w ogóle przesuwają? Powinny się ruszać, nie? Parter. No dobra. Tutaj by mi... No idź, ale... Czemu? Jak te schody przywołać? Nie da się, czy co? Gdzie jest z Gryffindoru jakaś laska? Tutaj chyba. Hej, czy ktoś wie, jakie jest hasło do salonu? Mimbulus Mimbletonia. No, zaliczyłeś zadanie. Z drogi, karzełku. Słucham. Tylko on to powiedział. Te schody chciałbym, żeby mi się przesunęły. Da się to jakoś zrobić? Nie, chyba nie. Chyba na razie nie można po prostu... A cisza tam. On daje rękę na poręcz, spoko. Biega szybko, ale chodzi jak żółw. Czy jest dobrze? Chyba muszę odwiedzić Violet. Violet? Dzień dobry. Hasło! Mimbulus Mimbletonia. Tak jest! Myśleć, że oskarżyli mnie o wypicie całego likieru. Gdzie się podziewaliście? Ojejku. Lepiej spójrz na tablicę ogłoszeń. Co tam się dzieje? Nazwał mnie grubą damą. Jestem damą, ale z niego ja żaden dżentelmen. Niewiarygodne, prawda? No, tak. Ale ja tam nic nie widzę na razie. W poniedziałek. Znajdźmy lepiej Neville'a. Na pewno nie widział planu zajęć, a zaraz mamy lekcję obrony przed czarną magią z Umbridge. Może powinieneś sprawdzić na mapie. Zaraz sprawdzę, tylko chcę to jeszcze zobaczyć, czy coś jest. Hej! Co? Coś masz do powiedzenia? Do powiedzenia mam jedno dziś. Wingardium Leviosa! Dołożę wam tego, drewna do kominka. Tak? A co z tym stołem można zrobić? Depulso! O, popchnąć można. Blokujecie mnie. A co tu jest? Albo jeszcze te książki można coś z nimi... Strzałkę do tyłu naciskam, chłop... Jezus Maria. To jest dramat. Sterowanie. Ale ja chcę ten. Książki bym chciała. Żeby on coś z nimi zrobił. To jest kot, krzywołap! Ron dostał w łeb, w ogóle kisne. Pomyśleć, że oskarżyli mnie o wypicie całego likieru. Akcjo! Dobra, da się otworzyć te szafki. Nazwał mnie grubą damą. Żaden kisne. Właśnie, tak chciałam to zrobić. Nie, już się nie da więcej. Dobra, pójdę tutaj na górę, sobie zobaczymy. Co tutaj mamy w ogóle?
Pewnie jest dla dziewczyn. Aha, nie można. No dobra. Mi się wydaje, że w ogóle ten z obrazu tam, to on coś gada? Taki tutaj namiotle lata. Czekajcie. O. Oj, będzie problem tu z tym sterowaniem. Ten tam, co? Dobra, wychodzę stąd, bo nie wytrzymam. Uczniom nie wolno zapisywać hasła. A może zapomnieliście, co się stało, gdy ktoś je zapisał 2 lata temu? O, jest ona. To już go znalazłeś? Co znalazłem? Pokój, o którym mówiłam. Musisz przejść przez portret. No, doprawdy. Jakbym mógł rzucić na nią zły urok? Czego chcesz? Przyprawiasz mnie o ból głowy. Okej. Chcę dostać się do pokoju nagród. Gdyby życzenia rosły na drzewach, to wiatr wiałby od morza. Odejdź stąd. Czy muszę znać hasło? Nie słyszałeś? Zjeżdżaj stąd! Dobrze, a może zostaniemy tu i poczekamy na Martę? Ona lubi Harego i na pewno zgodzi się ci towarzyszyć, jeśli on ją o to poprosi. Co? Albo nas wpuścisz, albo Marta będzie cię nawiedzać. Ka Hermiona bicza. Moja droga, podziwiam twoją mściwość. Wejdźcie proszę. I powiedzcie tej płaczce, żeby mnie nie nachodziła. Otwieraj, tak? Moja fiolka staje się cięższa z każdym odkryciem. Ciesz się, że portrety nie mogą rzucać złych uroków. Dobra, idziemy, zobaczymy, co tam jest w ogóle. Pokój nagród. No i co? Cześć. Cześć. Czekałam na ciebie. Znalazłeś różne ciekawe rzeczy, prawda? Nikt nie jest tak szybki jak ty. Mam nadzieję, że zgromadzisz kolekcję, która wypełni ten pokój. Nikomu o nim nie powiem. To będzie nasza tajemnica. Sporo tu ciekawych rzeczy. Ciekawa jestem, co jeszcze się pojawi. A tutaj się nic nie pojawiło jak na razie, wiesz? Tak ci tylko powiem. Co to jest? Jezus, jak ja biegam, nie matko. Aha, to tyle rzeczy tu jest. Naprawdę dużo. A tutaj się kończy. Odkryj wszystkie, rzuć wszystkie zaklęcia obronne w potyczce. Dobra, to są czyli takie jakby osiągnięcia, że coś się zrobi, coś się tutaj pojawi, nie? Dobra, możemy chyba stąd iść. Więcej punktów, aby odblokować tę nagrodę. Mhm. O Boże. Dzieci. Moja fiolka staje się cięższa z każdym odkryciem. Ciesz się, że portrety nie mogą rzucać złych uroków. Wszystko powiem panu Filczowi. Dobra. Muszę sobie gadać. Coś takiego. No, a przyjadą mi jakieś schody? Gdzie teraz? No tu.
A tu schodów nie ma. Aha, te się przestawiają, dobra. No ciekawe, skąd się tu wzięłaś. Teraz tutaj, dobra. Czekajcie, to zapiszę. Dobra. Mogę coś z tym zrobić, z tymi lampami? Z nim coś jest nie tak. Dobra, jakieś punkciki zdobyłam. Mam ci tyle rzeczy do pokazania w naszym pokoju. Jak chcesz, możesz przyjść. No ale już byłam tam, spadaj z boczynicą. Odbiło ci? Jeszcze trochę, a będzie z ciebie drugi Harry Potter. No ale nie wyobrażajcie mnie, Boże. A tutaj co jest? O co w tym chodzi na przykład? On coś śpi. Mhm. Czyli jakby do niego nie za... O, tu jest jeszcze jeden. Idź stąd. A tu na przykład o coś chodzi? Coś można z tym zrobić? Na razie nie. O, tu jest jeszcze. Depulso! Pierwszy raz powiedział zaklęcie w ogóle, które robi. Okej. Okay. I co? Już? Nic nie mogę z nim już robić, nie? Nie. Dobra, gdzie są te stópki? Gdzie mam iść? Tutaj. O, to trzeba naprawić. Oj, Hermiona. Reparo! Dobra, czyli takie rzeczy, spoko, to fajne. Dobra, cicho. Jakieś układanki rozwalone. Depulso! Co on tutaj zrzuca w ogóle jakieś... A, jakiś mamy obraz do ułożenia. Wingardium Leviosa! Mhm. Mhm. No, mógł być? Okej. Okay. Boże, to na pewno by musiało być trochę... Nie, wyżej. Jak to w ogóle tym kierować? Właśnie, ciężko trochę, bo on tak dziwnie mi tu... Tak. Jak ja nim steruję, to na pewno. Wiesz?
wiem, czy to ma być z takimi przerwami. Wingardium Leviosa! Nie. Ani tak, ani tak. Dobra, są punkciczki. Idź, rzeszpusz. Boże, jakie zrywy, co to w ogóle? Opuśćcie te różdżki! Wygląda na to, że ma kłopoty. Celuj w nich różdżką! Hej! No ale kogo? Powiem ojcu! Teraz was tu dźgnę. Dzięki, próbowałem im przeszkodzić, bo przyczepili się do pierwszaków. Przynajmniej próbowałeś, Neville. A co z regulaminem, Hermiono? Chodźmy lepiej na obronę przeciw czarnej magii. Ale tutaj jeszcze był jakiś ptaszek, o co z tym chodzi? No? No. Blokujecie mnie wszyscy! Gnojki. Musimy iść na obronę przed czarną magią. No idę, próbuję, wiesz, ale jest bardzo ciężko sterować Harrym. To jedno z przejść prowadzących do Miodowego Królestwa. Tak, szkoda, pamiętam że je. Są zablokowane. Może skrzaty się nimi zajmą? Ty chciałbyś je sprzątać? Nie, no przecież nie jestem skrzatem. Ta zaś przyszła. Ona będzie za każdym razem tu przychodzić? W naszym pokoju jest dużo nowych rzeczy do obejrzenia, Harry. Na razie wiesz, muszę ten... iść na lekcję. Aha, myślałam, że to już będzie po prostu następna rzecz. Ojejku. Idź już. Co mogę z tobą zrobić? Słyszeliście o Harłaku, który wygrał milion galeonów i poprosił w Milonie? Tak! Koty na cztery nogi! Boże, jak wariatka. No i co? Nic. Musimy iść na obronę przed czarną magią. A więc to będzie następna lekcja. Dobra, nie mogę tu iść, bo Hermiona się czepia. Nara. No. Mogę to poczarować? Wingardium Leviosa! Co z tym ja tu można zrobić? No nie da się tych... Nie. Przesunąć? Nie da się. Myślałam, że szyda. Ale mógłbyś iść na bok, jak strzałkę naciskam? Schowajcie różdżki! Standardowe. Umiejętności. Magiczne. Sumy. S-U-my. Pracujcie, a zostaniecie nagrodzeni. Nie uczcie się, a konsekwencje będą poważne. Ale tu nie ma nic o używaniu zaklęć obronnych. Ha, ha! Używaniu? A niby czemu mielibyście używać zaklęć obronnych? No, nie wiem. Może dlatego, że Voldemort wrócił. To? Kłamstwo? Nie kłamie! Widziałem go! Walczyłem z nim! Szlaban, panie Potter! Dziś w moim gabinecie. Teraz wszyscy czytamy rozdział pierwszy. Podstawy dla początkujących. Ale był ubaw. Nie do wiary, że nie pozwolili nam ćwiczyć przed sumami. To cię tak martwi? Nie to, że nauczyciel oskarża mnie o kłamstwo? Może pomogą nam Fred i George? Zaliczyli obronę przed czarną magią. Ci dwaj? Oni potrafią się tylko popisywać. Przecież nie mamy nic do stracenia. Chodźmy ich znaleźć. No dobrze, no chodźmy.
Ta miotła tutaj se lata sama. No ale mogę tu iść już czy nie? Nie chciała, zobacz. Siema. Chodź stary, znajdźmy Freda i George'a. Sorry, laski. Śmieszne te drzwi otwiera. No, w ogóle śmiesznie wszystko, śmiesznie biega i tak dalej. Teraz mugoloznawstwo. Ciekawe, co będziemy przerabiać. No to się świeci. Działa takie te zaklęcie na to. Może jeszcze nie mam danego zaklęcia, nie? No ale chcę to naprawić. To... No właśnie. Ten chłop? Też śpi. Dobra, mogę już odejść od tego? O, kolejny obraz do ułożenia. Jest taki, on ma zrywy jakieś takie dziwne. Nie wiem, co mu się dzieje. Są chyba na dworze. To jakaś baba wyjdzie. Wingardium Leviosa! Na krzywo. Nie, to już było dobrze. Tutaj to weź. No. Fajne takie zadania będą. Spoko, tylko... Nie wiem za bardzo, jak tutaj się tym obsługiwać, bo... Lata to wszystko. Spoko w ogóle. Nie, to strzałkami w ogóle nie działa, nie? Wingardium Leviosa! O, pani przyszła. Czemu one to robią? Tylko chodzą sobie po prostu. Aha, ducha odkryłam. Dobra. Chodź stary, znajdźmy Freda i George'a. Akcja! Wszyscy śpią na tych portretach. W ogóle już powinniśmy kończyć. Wiecie co, ja sobie tutaj zapiszę tą przygodę naszą. Czy ja to zapisałam? Chyba nie. I teraz tak, lista zaklęć. Procent odkryte hasła portretów 8, odkryte duchy 1 na 4. Okej, to są takie osiągnięcia. Dzień bez końca? Okej, dobra. Bardzo wam dziękuję. Zapraszam na następny odcinek. No jakoś to idzie, na razie mi się podoba.
Ale wiecie, zobaczymy co będzie potem. No. Są chyba na dworze. Co mi tu łazisz, że mnie denerwujesz? Popycha mnie ona. No, także do usłyszonka, pa.